A piłkarze teraz w szatni Lecha, no bo dzisiaj to wiadomo, jest dla was spotkanie, które no nie ma wyjścia, musicie wygrać, wymyśleć, wygonić czołówkę. Prawda? Tutaj Sławek Peszko. No dokładnie, dobry strzał i na pewno brakuje tego ostatniej kropki na i tutaj akurat no, ta murawa nas nie rozpiesza i tutaj sytuacje, które no, mamy z kolejną sytuację gdzieś, gdzie teraz mógłby właśnie dograć na drugą stronę, ale ta murawa czasem nie pozwala na te sytuacje i musimy rozwiązywać sytuacje, które no, nie są korzystne nieraz dla kolegów. No ale trudno, tak strzał, mamy warunki tak. Takie, jakie mamy. To strzał Rudnewca na tą murawę narzekał w przerwie Sławek Peszko, nawet miał zmienić buty, chociaż przecież wy się tutaj przed meczem do tego przygotowujecie. Jak mówię, oglądasz to w pełnych pewnie nerwach i stresie, bo to zawsze trudniej jest nie pomagać na boisku. No oczywiście, z tego względu, że znam jeszcze wynik z Jagiellonii. I naprawdę te 3 punkty są jak najbardziej nam potrzebne i musimy po prostu no, dzisiaj zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Tutaj asysta byłaby palce lizać Semira Strylicza, no, prawda? Dokładnie. No, brakuje tego wykończenia i tutaj jest ten główny mankament gdzieś, który nas gdzieś no, deprymuje do tego, żeby ta gra była o wiele bardziej efektowna i efektywna przede wszystkim. Rudnewc się nie tak. Może strzelić. Tu piękne podanie od Bartka Bosackiego, tym razem Semir Stilicz miał swoją szansę i też tylko mógł złapać się za głowę. To za chwilę zobaczymy i działać. Potrzebna była ta bramka Semirowi, żeby się odblokował, bo jednak on ma taki dosyć przewrażliwioną psychikę i czasami potrzebuje takich dobrych bodźców, żeby się odblokować. Tak, Semir Stilicz, jak widzimy, tak jak mówisz, potrzebuje też takiego wsparcia psychicznego. Schodzimy z boiska. No, schodzimy, by jeszcze jedną sytuację komentujemy. To sytuacja Zagłębia Lubin, bo piłkarzom śpieszyło się na drugą połowę. My musimy tutaj cofnąć się z linii i wracamy do naszych komentatorów w takim razie. Dzięki za czujność. No ale ten wątek znalazł się w rozmowie, którą przeprowadził Mariusz, a my oglądamy najciekawsze sytuacje. I to już jest druga połowa, tutaj dośrodkowanie z prawej strony i Szymon Pawłowski pierwszy raz, a w trudnej sytuacji trzeba przyznać, bliski zdobycia gola. Akcja kolejorza, kończona przez Marcina Kikuta. A musiał się już spieszyć w tej ostatniej fazie, bo przeciwnik nacierał. Stasiak, Pawłowski, zgasił piłkę, uderzył prostym podbiciem, uderzył całkiem nieźle. I naprawdę tutaj bardzo dobrze bronił tutaj Burić. No, oczywiście. Świetnie, no jednak zaraz będziemy widzieć później następną sytuację. No już tak dobrze o nim nie powiemy, ale tutaj jeszcze dał szansę Lechowi na to, że zremisują, prawda? Bartosz Rymaniak zawsze zamykał te akcje, w trakcie których mieliśmy dośrodkowania z jednej strony boiska. On zamykał te akcje z drugiej strony, czyli z prawej. I bliski był zdobycia gola. Mateusz Barczak. No ta piłka naprawdę taka wirująca była. No, ciężko było przewidzieć jej lot, ale to dzień tłumaczy Buricza mimo wszystko. Jednak no tak powinien... jak mówię, no nie do końca. Tak. Jednak po prostu powinien tutaj lepiej interweniować. Wystawiona jedna ręka, dłoń w górę, ale ta piłka minęła dłoń. Dłoń piłki nie znalazła. Rotacja była naprawdę nieprzyjemna dla bramkarza. Świetny obrazek. Ale tak czy inaczej, no najpierw to trzeba oddać strzał, żebyśmy my w ogóle mieli o czym później mówić. Dlatego szacunek dla Mateusza Bartczaka. I kolejna okazja. Szymon Pawłowski, jak już wyszedł tutaj z tarapatów, to błyskawicznie znalazł pozycję. Strzelił technicznie, lekko, ale prawie że idealnie. Potem jeszcze poprawka Dawida Plizgi i teraz już Buri.